upadła. Kolejny raz otrzymujemy w darze ten czas. I mówisz do nas, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Naucz mnie, Panie Jezu, czuwać, abym był czujny w moim życiu, abym mógł odczytywać znaki czasu. Przychodzisz, Panie, i mówisz o swoim przyjściu. Mówisz nam, że przyjdziesz, że jesteś, ale my wiemy, że jesteś już teraz i tutaj między nami, Panie Jezu. Przyszliśmy do Ciebie z różnych stron naszej Ojczyzny. Przyszliśmy, aby raz jeszcze Tobie, Jezu, powiedzieć, że ufamy. Że ufam Tobie, Panie, pomimo różnych moich sytuacji. Chcę ufać i zaufać więcej. O Panie, stajemy dzisiaj przed Tobą w tym szczególnym miejscu. Razem z tymi, którzy ukochali Cię całym swoim życiem. Którzy ukochali Twoją Matkę z Janem Pawłem II i z Ojcem Świętym Szarmem. Panie Jezu, spójrz na mnie. I teraz w tej godzinie przyjdź, Jezu, do mego domu. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo. Potrzebuję Twojego uzdrowienia, bo w moim domu trzeba uzdrowić relacje, bo brakuje miłości, brakuje porozumienia. Przychodzę, Panie, do Ciebie, bo w moim domu leży ktoś ciężko chory, bo w moim domu ktoś dowiedział się o chorobie. Przychodzę tu dzisiaj chory, uzależniony. Przychodzę obolały życie. Przychodzę, Panie Jezu, z moimi słabościami, z moim grzechem. I staję przed Tobą, bo wiem, że potrzebuję uzdrowienia, że potrzebuję, Jezu, uwolnienia. Potrzebuję Twojej osłony. Niech Twoja przenajświętsza krew wypływająca z Twojej przenajświętszej głowy, spływająca po Twojej twarzy. Niech Twoja przenajświętsza krew wypływająca z każdej Twojej rany. Niech Twoja przenajświętsza krew wypływająca z Twojego boku, niech ona teraz na nowo mnie odmyje. Oczyść. Panie, jakże chcę Ci powierzyć raz jeszcze swoje życie, moją przeszłość, moje dziś i moje jutro. Jakże chcę Ci powierzyć wszystko to moje serce raz jeszcze. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Bogiem i nie ma innego. Uwielbiam Cię, Jezu. Uwielbiam Twą obecność. Jezus.
Miłości
dręczenia, prześladowania,
Oddal od nich działanie złego. Uwolnij ich z jakiejkolwiek choroby, która jest konsekwencją działań, szukania pomocy w siłach nieczystych. Proszę Cię, Jezu, uwolnij ich. Wystań się wolni dzisiaj. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. A teraz zrobimy przejście przez środek i po bokach. Aby przemówił,
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tęczę to z Santa Te.
Pobłogosław Boże Wszechmogący na modlitwy 364 Krystyny Wiche Rudnik nad Sanem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Benedicim Bestagada, Treczętosy Santa, Patron. Święty Szarmelu, patronie nasz. Święty Szarmelu, patronie nasz. Módl się za nami. Jeżeli będzie to wolą samego Boga Ojca, ale przede wszystkim czcigodny Ojcze, prowadź nas drogą świętości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Szarmelu, módl się za nami.